Dawno, dawno temu, często w oparach duszącej siarki bądź trującej rtęci, ówcześni naukowcy próbowali zamienić ołów w złoto. Nikomu się to nie udało. Dziś wciąż są ludzie, którzy za pomocą nauki i techniki próbują się wzbogacić. I to wciąż są alchemicy, tylko w wersji 2.0. Alchemia 2.0. Żyjemy w rewolucyjnych czasach. Cyfryzacja wtargnęła we wszystkie możliwe aspekty życia. Niektórzy mówią, że jeśli nie prowadzisz konta na fejsie, to nie żyjesz. Nic dziwnego, że cyfryzacja wtargnęła też i do sądownictwa. Wszystko za sprawą dowodu elektronicznego. Zapytajmy zatem, czym jest dowód elektroniczny? O odpowiedź poprosimy autora bloga poruszającego aspekty prawne związane z twórczością oraz nowymi technologiami mecenasa Jarosława Górę, adwokata z Kancelarii Prawnej Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. Praktycznie w każdego rodzaju sprawach spotykamy się z elektronicznym materiałem dowodowym. Ta specyfika polega na tym, że raz, on istnieje w formie cyfrowej, a więc w formie stosunkowo ulotnej, tak? Można bardzo łatwo modyfikować informację istniejącą w tej postaci. Stosunkowo łatwo również ją wykasować. Także rzeczywiście, ażeby zaprezentować i wykorzystać tego rodzaju dowód przed sądem, należy podejść do tej informacji w sposób szczególny, zapewniający jej wiarygodność. Pewne niuanse, pewne aspekty mogą spowodować, że prawnik zauważy, że materiał dowodowy zabezpieczony, czy wykorzystany, czy przedstawiony w ramach danej sprawy nie do końca jest wiarygodny, ze względu właśnie na kwestie związane z jego prawidłowym zabezpieczeniem, no i analizą i wyciąganiem wniosków, które zapewniają tą wiarygodność. Jakie trudności stoją zatem przed służbami, które chcą szybko i sprawnie zabezpieczyć dane elektroniczne? Zabezpieczyć tak, aby nawet najlepszy prawnik nie podważył ich jako dowodu w sprawie. Założenie informatyki śledczej jest takie, że widzimy wszystko, a nie dotykamy niczego. Mamy do zabezpieczenia komputer. Michał Ferdyniok, kierownik Laboratorium Informatyki Śledczej Media Recovery. No możemy sobie wyobrazić, że nie wiem, policja wpada do kogoś do domu, podejrzewając go o jakieś cyberataki. Takie dane, żeby mogły stanowić dowód elektroniczny, muszą być w określony sposób zabezpieczone. Należy wykonać kopię binarną. Na szczęście w gospodarkach wolnorynkowych zawsze pojawi się odpowiedź rynku na potrzeby konsumentów. Nie inaczej jest tym razem. Firma Media Recovery, lider informatyki śledczej. Opracowała ona i zbudowała kopiarkę binarną, kombajn dla służb, żeby szybko i sprawnie mogły zabezpieczyć dane cyfrowe. System zawiera pełno różnych informacji o plikach. Takie dane jak ostatnia data modyfikacji pliku, data utworzenia pliku, między innymi na przykład data ostatniego dostępu do pliku. Jeżeli na przykład w trakcie analizy albo kontranalizy okazało się, że ostatni dostęp do plików jest datą późniejszą niż data zabezpieczenia, no to już świadczy o tym, że taki dowód elektroniczny został w jakiś tam sposób zmodyfikowany. Nawet jeżeli nie w treści, to przynajmniej w tych metadanych, no to absolutnie dyskwalifikuje go jako dowód. Możemy zabezpieczyć bądź dane, bądź cały nośnik. Najczęściej stosuje się zabezpieczenie całego nośnika ze względu na to, że analityka śledczego interesować mogą nie tylko te dane, nie tylko pliki, które znajdują się na dysku, ale bardzo często również przestrzeń, która jest niezalokowana. Dla informatyka śledczego te informacje często bywają jeszcze bardziej atrakcyjne niż te, które jawnie w systemie są widoczne. Tam często są te konfitury. Tak, to czego szukamy, właśnie tam często się znajduje. Kopia zabezpieczona jest tak zwaną sumą kontrolną. Możemy ją porównać do odcisku palca, a jest ona wyliczana z całości dysku. Czytając dysk, bit po bicie, od samego początku do samego końca, poprzez dane i poprzez tą przestrzeń, która jest pusta, wyliczana jest suma, dość długi ciąg znaków. Na dysku źródłowym i na dysku docelowym, czyli tym, na który kopiowane są dane. Porównanie tej sumy kontrolnej gwarantuje nam to, oczywiście jeżeli jest zgodna, że nie zostały żadne dane zmienione. W dalszym ciągu procesu, w każdym momencie, będzie można wyliczyć tą sumę kontrolną i porównać z pierwotną zabezpieczoną na protokole, żeby upewnić się, że dane nadal pozostają niezmienne. A jak wygląda praca informatyka śledczego podczas zabezpieczania dowodów? Podpinamy sobie dysk
źródłowy, ten, który chcemy zabezpieczyć. Podpinamy dysk, na który mają być, na który ma być wykonana kopia danych. No i urządzenie, tak naprawdę oprogramowanie, które jest sercem tego urządzenia, robi to w taki sposób, żeby po pierwsze nie zmienić nic na dysku źródłowym. Tutaj wykorzystywana jest taka funkcjonalność, która pozwala z tego dysku źródłowego na tylko i wyłącznie odczyt. Dzięki zastosowaniu blokera na dysku źródłowym nie są zmieniane żadne dane, co jest warunkiem tego, żeby ten dowód mógł być dowodem cyfrowym uznawanym przez sąd. Jakie były największe trudności przy projektowaniu tego urządzenia? Należało zbudować oprogramowanie, które będzie pokrywało jakby te wszystkie funkcjonalności niezbędne w pracy informatyka śledczego. Nasz dział programistów napisał to oprogramowanie, tak naprawdę od początku do końca jest to soft naszego autorstwa. Drugą rzeczą było zminiaturyzowanie tego urządzenia. No, musieliśmy dobrać tak komponenty, rozwiązać i zaprojektować system chłodzenia, no, żeby to wszystko się w takiej małej skrzyneczce zmieściło, żeby poziom, nie wiem, hałasu, który jest generowany przez system chłodzenia, pozwalał na pracę przez wiele godzin z tym urządzeniem, nie powodował męczenia użytkownika. Szacunkowo za 5-6 lat rozpocznie się na skalę komercyjną kolejny etap cyfrowej rewolucji – Internet rzeczy. Tysiące przedmiotów wokół nas będzie ze sobą wymieniało dane, a nawet je gromadziło. Te tysiące przedmiotów będzie mogło dać albo zabrać alibi. Wydaje się, że pracy dla informatyków śledczych nie powinno zabraknąć. Dostarczanie swoich usług w sferze budżetowej to całkiem rozsądny model biznesowy. Tak robią najwięksi – Google, Microsoft, nawet ten sprzedawca od jabłek. Kontrakty z budżetówką często opiewają na wiele, wiele lat i to nie jest tylko dostarczenie sprzętu, ale także jego serwisowanie i szkolenie pracowników. To pozwala firmie na ciągły rozwój, bo do firmy permanentnie wpływają środki. Myślę, że na naszej alchemicznej mapie Katowice możemy oznaczyć jako miasto sprzyjające innowacjom. Czy Twoja firma też jest innowacyjna? Czy w Twoim mieście są firmy z nowoczesnymi rozwiązaniami? Dajcie znać. A na pewno subskrybujcie, lajkujcie i oglądajcie kolejny odcinek Alchemii 2.0.